Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Witam się z wami, lecąc do kolejnej sceny zbrodni, która odblokowała się, kiedy ja sobie latałem tutaj po milionie. According to the police report, the victim died from a single gunshot wound to the chest. But who killed him and why? Examining the body should provide a lead. Owen Grant. He's an investigative journalist. Did an interview with him last year. Must have been chasing a big story to be out here. Now there's a camera strap around his neck. But where's the rest of it? This trail indicates the victim tried to escape before succumbing to his wounds. Bardziej wygląda, jakby do aparatu szedł, co nie? Spatter analysis indicates the shot came from below. Grant must have dropped the camera when he was hit. Reviewing the reconstruction will help me find it, assuming the shooter didn't get there first. Alfred. Sir? I'm sending you some data taken from a camera. See if you can ID the subject in the shots. Certainly, sir. Just give me a moment. Here we are. One Chucky Burks. I'm sending you his last known location. Okej, gdzie on jest? Czemu akurat w dzielnicy Brylantów? No czemu? Tyle jeszcze mam szczęścia, że gość jest niedaleko. Myślę bynajmniej. No tak. You're talking about? Sure you don't. Either way, it looks like if I go down, you go down. Give me a minute. I need to think about this. Ambush! No kurde, myślałem, że się uda. Podobna gadka powinna się odpalić przy poprzednim podejrzanym. Podobna czytaj, po prostu rozmowa powinna się odpalić, nie? Tylko się nie odpaliła i przez to właśnie... Dziwnie wyglądało. No to gadaj. What do you want? Justice. You killed a man. Why? He was gonna expose our counterfeiting. I didn't have a choice. You always have a choice. Alfred, let GCPD know that Chucky Burks has been apprehended for the murder of Owen Grant. Send them my current location along with the case file details. At once, sir. Okej, spoko. Dobra, też żebym się nie pomylił. Wiem, że jeszcze jakaś sprawa się odtegowuje. W którym miejscu? Okej, okay. Albo w Coventry, albo w mili rozrywki. No ale cóż. Chyba w Coventry, więc zobaczmy.
Przebijmy sobie całość. So the fire's almost out, but it looks like we've got a body here. Cause of death currently unknown. Gonna need a forensics team to take a look. Copy that. We'll get someone to you. Keep the site secured until they arrive. Okej, dobrze kojarzyłem. No i jestem nawet blisko. Więc dobra, sprawdzimy sobie jeszcze to, bo to mnie powinno właśnie przenieść akurat tam, gdzie... Fire damage is going to make evidence collection difficult. I should start by identifying the victim. To kolejna... To mnie powinno przenieść właśnie w drugą część miasta. Dental records indicate his name is Alex Kane. He's a small-time arms dealer that frequently works with the Penguin. Cause of death was a gunshot wound to the heart. The fire must have been set in an attempt to cover the killer's tracks. DNA evidence indicates the killer fired from close range. This suggests the two men knew each other. Maybe it was a deal that went bad. Interesting. The fire was actually started by the victim. Chemical residue points to an incendiary grenade. Guess an arms dealer always comes prepared. The spread pattern means the killer would have been trapped here, though. But there's no second body. He must have found a way out. The killer made his way up the wall in an attempt to avoid being overcome. I should follow his route and see where it takes me. Zwinny jest skubaniec, co nie? There's no way he could reach that ladder. I should review the crime scene to see how he made his escape. No akurat jest też raczej wiadome, jak mu się to udało, nie? Normalnie wskoczył i z zimna pewnie się urwało. Ewentualnie z przerdzenia. These prints belong to King Lu, one of Penguin's top hitmen. Chances are I'll find him at the docks. I wonder what Kane did to deserve this. Dobra. No on jest na final offer oczywiście, ale tym się, ale to jest akurat mało istotne. Bo mnie interesuje linia przemysłowa, ale mamy stąd blisko, właśnie do samego startu. Me neither. But do you think we can trust the new guy? A guy who calls himself Joker? Hell no. But you can't cross him either. Ain't that the story of our lives? Okay. Mamy akcję łowcy. Ciekawie, czy zaliczyłoby mi to, jakbym to przeszedł bez detektywa. Czyli o wyzwanie. To co będzie sprawdzić? Zresztą trochę coś mi się wydaje, że chyba nie bardzo. Bo to nie jest takie pełnoprawne pomyślenie detektywa. A, się zaś się nie gadają. No dobra. Czołem. What? Co tu się stało? The hell? Kurde, nie udało się. What do you want? Answers. Did Penguin order you to kill Alex Kane? I don't think so. If anything, Cobblepot's gonna have me killed for doing it. Then why? I was sick of playing heavy. I figured if Kane, you know, disappeared, I might be able to move up in the world.
You're not moving anywhere now. Alfred, let the GCPD know where they can find Kane's killer. You can forward them all the evidence, too. It's already done, sir. Dobra. Kolejne z tego, co pamiętam, powinno być w... Właśnie też w mili rozrywki, ale w innym miejscu. Tak właśnie nie wiem, czy one się jakby triggerują z fabułą, czy potem, jak wiecie, ja tak różnie po prostu przeładuję sobie lokacje i tak dalej, ale na razie nie chcę tego sprawdzać. Niech tutaj wszystkich omijamy i lecimy sobie tutaj właśnie do... But you think we can trust the new guy? A guy who calls himself the Joker? Hell no. But you can't cross him either. Ain't that the story of our lives? Huh? Oh? No, no. No. Spokojnie, spokojnie. Nigdzie się nie śpieszy. Nie końca o to mi chodziło z tym zejściem na dół, ale dobra. I... Dobra, czy na górze ktoś jest? Dobre pytanie. Bo jeśli mogę w taki, powiedzmy, darmowy sposób zaliczyć sobie spotkanie łowcy i dzięki temu wyzwanie rycerza, to hej, dlaczego by nie spróbować? To kim jest taki, że nie mogę użyć trybu detektywa w ogóle przez całą akcję? Oj, oj. Chodź, chodź, chodź. To jest chyba zakłócacz, ale jako już nie będę używał detektywa, no to jest mi to obojętne, czy to tu jest, czy tego nie ma. Możemy tutaj sobie to zaminować. Ulepszam sobie maksymalnie na ile mogę drzewka walki i detektywa dzięki wyzwaniom, które zrobiłem poza... Znaczy i niewidzialnego, nie detektywa. Dzięki wyzwaniom, więc... No. Dzięki temu teraz żalby, kiedy tylko ktoś obok tego przejdzie, no to będzie momentalny knockout, nie? Dobra, chyba zostało tylko tych trzech, tak mi się wydaje, więc... Tylko kwestia, żeby je dobrze się teraz ustawić. Myślałem, że mnie zauważył, ale na szczęście nie. Dobra, tam jest zategowane. Jakby któryś tak ładnie podszedł tutaj, nie? To bym był zadowolony. O, ten zaraz zostanie KO. No niestety. Nie był wystarczająco blisko. A szkoda. Okej, okay, ten tam sobie stoi. Ten zachodzi. Gdzie jest ten kolejny? To jest bardzo dobre pytanie. Ten idzie dalej. Więc mogę sobie go zdjąć. Co?! No ej, bez jaj! Skąd on się tu kurwa wziął?! Kurwa, patrzę w dół, patrzę za siebie, nie ma nikogo. Do tego będę potrzebny, żeby go zdjąć po cichu i też nagle pojawił, kurwa.
Chyba się troszeczkę pośpieszyłem, bo tutaj ten jeden jeszcze został. Ma teraz czterech kupiarzy. Przez to, że trochę jestem, byłem narwany teraz. No, wejdź na... Jest, widział mnie. Kurwa, i tyle z tego było, nie? Szesz ty. Black mask deserved. Yeah, I wouldn't mind a few whacks at the old boss myself. Me neither. But you think we can trust the new guy? A guy who calls himself the Joker? Hell no. But you can't cross him neither. Ain't that the story of our lives? Ciemno. Okej. Dobra, nie ta opcja. Czekaj, jak ja tam potrzebuję przewrócenia na kolejny poziom? Z szybu żelem z za rogu ze zwisu. Dobra, no czyli nie zrobię tego tak czy siak, bo nie mam opcji, żeby zrobić tutaj... W sumie też nie zrobię, bo żeby zrobić żelem, to potrzebuję coś twardego. Jakieś kawałki ściany, bo takie drewienko to raczej gościa niestety nie znokautuje. Ale natomiast już takie... Taki zaczep to już co innego. Dobra. No i mamy tych trzech. Once again. Okej, czy udało się zrobić dwóch? Lepiej tak to oznaczyć, żeby tego typa widzieć po prostu, jak idzie. Chyba nie. Okej, ten został KO. Znaczy KO. Chwilę wolnie uszkodliwienia, ale na pewno nie knockout. Dobra. Niestety za daleko są. No idź tam kawałeczek dalej, gościu, naprawdę. Tylko kawałeczek dalej. Pobliżej. No dawaj, w dół. Czy może go z gzymsu zgarnąć. Chodzisz czy nie? Ja się kurde cykam wejść na górę, nie? O! Chyba? No nie, stoi stąd. Gdzie jest ten drugi w takim razie? Czy raczej ten trzeci? Po prostu, że jestem tam gdzieś w pobliżu. Dobra, już wiem, gdzie jest gość. Się jak na złość trzymają strasznie blisko siebie. O. No, idź jeszcze wyżej. Panie dziejaszku. No kurde, jak na złość zblokowany. Dobra, ale mogę teraz zaskoczyć tego drugiego gościa. Bynajmniej on mnie nie zaskoczy. Dzieje. Dobra, moment. Wyżej. Gdzie jest ten koleś?
O, jak miło, że idziesz akurat w tym kierunku. Zapraszam na górę. Okej, to było dziwne. Dobra, żeby podwiesić stąd, to gość musi iść tutaj, no to zapraszam. Come on, serio? Dobra, mogę zrobić to chociaż? No bez jaj, ludzie! Dobra, moment. Co ja tu mam zrobić? Okej, po prostu bez detektywa, ale nie ma nic powiedziane, że muszę zrobić to bez wykrycia. Z tyle dobrego. Okej, to jeszcze nie jest to wyzwanie, że muszę to też zrobić bez wykrycia, a skoro nie muszę się martwić o wykrycie, no to mogę być wyjebane w to, co gościu tutaj robi. Dla ciebie. O, bez jaj, ludzie. No kurde, i tak dobra akcja zjebana, no nie wierzę. Czy mi tego przewrócenie nie zaliczyło z akceleratorem? Ja się ruszył, no ale co mi po tym? Zostawiamy odwrócony batarang. Okej. Patrz tu. Ej, no stary, naprawdę, akurat na górę będziesz wchodził. Dobra, w którą stronę będziesz szedł, żeby mógł tak fajnie się rozpędzić i cię przygwozić do gleby. Bardzo ładnie. Gleba! Sir, I've isolated the electromagnetic signal on electrocutioner's gloves. You can track him with your scanner now. A bit late, Alfred. I'm about to get my hands on Black Mask. And maybe the Joker too. Right. Well, it's ready to go. Should you need it? Kurde, ale prawie. Gdyby nie to wykrycie, nie? Byłoby takie dobre. No ale dobra. Czyli kolejny level to właśnie te cztery egzotyczne przewrócenia, które szkoda, że nie wyszły już w samym banku. No ale trudno. Się mówi i żyje się dalej. Okej, okay, mogę się teraz troszeczkę pohamować, poczekać, aż się pogadają. Au. Fuck. Nie te opcje. Tu, 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 tu. Fuck you. Gdzie jest tą łapą? Gleba. Kono. Gleba. Dobra. No a tutaj tak na wszelki... się możemy tego pozbyć. Pamiętacie, że tutaj była ta opcja w Arkham City, żeby sobie otworzyć przejście, nie? Do sekretu, tutaj tego nie ma. No, tutaj też przejść nie przejdziemy, bo... chyba nie mamy kodów. Ale to jest pół biedy, bo to możemy szybko zlokalizować. Słuchaj,
How do you know it works? Trust me, it works. Dobra. Tam gadają jakieś wieżyczce z tego, co pamiętam. Chyba nawet słychać było przez chwilę. No, oczywiście nie muszę jej teraz tak wyłączać, ale czemu by tego nie zrobić? A, kto mnie zauważył, przepraszam bardzo. Na glebę. Turbo ludzka. Za daleko, bo nic na cios pazurem, no ale dobra. Jezu, ile forsy. Teraz patrzcie, ile forsy, ale ile to jest brudnej forsy. Albo krwawej forsy, jeśli rozumiecie mniej więcej terminy. Okej, okay. Kolejny pakiet. Niestety do samej huty się będę musiał wrócić jeszcze co najmniej raz, żeby zdobyć wszystkie pakiety, no ale... Co mogę zrobić teraz, to skończę sobie na szybko zgarnę. Alfred, I'm uploading data from one of Black Mask's servers. I need codes to bypass the security door in the loading dock. Receiving it now, sir. Interesting. Cyanus had a pacemaker implanted. It says here he had prolonged QT syndrome. Anything that raises his heart rate could trigger cardiac arrest. Cyanus was having the Joker followed. These photos show him obtaining chemicals used in making explosives. If I find Cyanus, he'll know what the Joker's planning. Sir, I found the security codes you were looking for. You have access to the building now. No i super. Chodźmy. Tutaj żadnych nowości. No i dobra. Let's go. Master Bruce, looking through Cyanus's files, I found reference to a chemical similar to the compound you need for your glue grenade. I'm going to try to synthesize it in our lab. If it works, I'll have a prototype for you as soon as the resin cures. Good. I'll need it. The more I learn about the Joker, the more I realize there's something very different about him. No ale co? I tak finalnie będziesz używał. What was that? O, ja wiem kto. Ja wiem kto. A wracając, i tak mając to finalnie będziesz używał nie grantów klejowych, tylko mroźnego wybuchu od Freeza. I nie dlatego, że był twoim dobrym ziomeczkiem w Arkham City. Tylko musiałeś najpierw sprać, żeby... najpierw mu pogroziłeś, potem musiałeś go sprać, żeby ci to dał. Ale też, no fair enough, Freeze chciał chronić swoją... chciał chronić żonę, ale... chciał, żeby Batman ją przeprowadził z powrotem. Patrzcie, jakie to jest, nie? Zwykłe jakieś kawałki plandeki, ja tego nie mogę ciosem pięścią po prostu rozwalić. Znaczy, Boże, tfu, plandeki. Nawet plandeką nie można tego nazwać. Jakieś kawałki kartonu, ja tego nie mogę rozwalić po prostu pięścią. Czy to zakrawa okpinę? To find a way inside that room. Come on! Why are you messing with the crane? We're supposed to be locking this place down. Whatever. I'm serious! Knock it off! Okay, let me shut it down. Why we gotta lock this place down anyway? Joker expecting the cops? I heard it ain't the cops he's worried about. It's the bat. The bat? That guy for real? Well, the boss seems to think so. Yeah, well, the boss also thinks that green and purple are an acceptable color combo. What are you trying to say? The new boss is a little crazy. Yeah. That's where you're wrong. Green and purple. What, yeah? Oh, shit! Where'd he go? Hey! Huh? Ciebie zdejmiałem w pierwszej kolejności.
Oh, come on! Dobra, mam kolejne wyzwanie, żeby mieć różnorodność i razy 30 combo. W sumie miałem już combo, tylko pytanie, czy różnorodność teraz zaliczę. Jak nie, to mam jeszcze drugą część walki. Yes, sir. Dead than dead. He gets past us, and any of you that survive will wish you were deader than dead too. Oh, come on! Dobra, trzy. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. I'm gonna save every minute of the brawl. You got that. Have a look. Okay. Przy granat. Aha, XD. A no tak, bo masz też pancerz, no to czego ja się spodziewam. I chuj, nie będzie tego wyzwania. A szkoda, bo tak łatwo teraz to nie. Aha, XD. Może patrzeć, czemu dopiero wpadli w Arkham Knight na przytrzymanie, żeby zrobić ultra ogłuszenie? To tak boli, nie? Zwłaszcza potem, jak często tego używałem na takich takich egzekutorach, czy tam większych typach. Wiesz, tego przytrzymać? I wystarczy gościa w powietrze. Wiesz, w tym przypadku po prostu go unieruchomić. No i dobra, mam punkcik. No ale właśnie, mam punkcik, tylko na nic go nie wydam, niestety. Mam wszystko wykupione, co mogłem. Do tej pory. O jeny, czy tak będzie... O jeny, czy tak będzie widniało cały czas? Please, powiedz, że nie. Że to w końcu zniknie. Mam taką nadzieję bynajmniej. To będzie trochę... psuło gameplay, mam wrażenie. No niestety, póki nie popchnę fabuły jeszcze bardziej, no to nic... No to nie mogę wydać tego punktu. Ajajaj. Serio? Czemu zdjęło mi tego zaczepa? Specjalnie go tu postawiłem, żeby od razu po walce to użyć. I've got to find a way to get through that wall. Nie, tam ja dobrze wiem, jak to zrobić. Najpierw pakieto. Szkoda go tak zostawić. No nie, tak będzie widniało. No ja pierdzie, będzie mnie teraz irytowało teraz cały czas. Tu, ciągnij. Bum. That's more like it. Właśnie już domyślacie, kto to jest, co nie? I can use my evidence scanner to examine the body for clues. No signs of assault. Huh. His system is shut down. Acute toxicity. He's been poisoned. Ciekawe przez kogo, prawda? Chleba? Aha, XD. A, tak ładnie to mogło wyglądać. O, okej. Okay. To dość przypadkowo akurat zrobiłem. Narzekać nie będę. Darmowy expik. A to akurat bardzo lubię. Dobra.
Kolejny pakiecik, który mogę zgarnąć? A nie, nie, czekaj, za mnie... Co? A, czekaj, i coś innego po prostu. Komplikuj? Gotcha. Okej. Okay. W górę. Idziemy. Może będzie mnie irytowało naprawdę to z tym next levelem, nie? I naprawdę, jakbym teraz chciał zrobić jakiegoś poboczniaka, nie? Po tej akcji, to będę musiał wykorzystać fabułę, bo będzie mnie tylko wkurzyć, jak to, że będzie mi to tak widniało. Tak to jest w sumie, jak się wykonuje wyzwanie zgarnia expa poza nagraniem. Teraz właśnie jestem z tą mocą w dupie, bo mam wszystko ulepszone, co mogę. A niestety ktoś padł na pomysł, bo uwaga, nie mam dokładnie wszystkiego, na przykład mam tutaj, nie? To jest do wzięcia, podwójna specjalna kombinacja. I tutaj na przykład szybsze, ciche przewrócenie. Tylko niestety, jedna i druga opcja jest zablokowana przez dwa gadżety, które wpadają dopiero po pchaniu fabuły dalej. Mianowicie, ten wpadnie jeszcze po kolejnej akcji fabularnej, a ten tutaj wpadnie zaraz po tej, jak będziemy dalej szli po Jokera. I będę musiał to niestety zrobić. They're holding Sionis in here somewhere. What do you say, Joe? Should we let him out? Nie muszę robić tego bez detektywa, więc nie będę sobie tego utrudniał. Ale teraz niewidoczny niestety nie będę. Zapraszam na górę. A jednego pana zapraszam tam na dół. Aj, chyba źle rzuciłem. Już tak się za rogami ustawiają. Nie! Kurde, gdybym to standardowo, to jeszcze okej, okay, ale niestety. Nie ma bata. Nie uda się zrobić tego tak, jak ja bym to chciał zrobić. Niestety. To, że nie mogę tego zrobić całkowicie, nie znaczy, że nie zrobię tego po prostu. No i ci już są posrani. Chodź. Ja pierdolę! Oh, I'm sorry. Did I kill your friend? Oops, my bad. Boże, ale nie powiem, podobały mi się strasznie te takie właśnie, czy takie te po prostu konkretne ekrany. Gdzie właśnie ktoś tak trochę z nas kpije, na przykład z Joker właśnie. Kuźwa, no naprawdę. Okay, so he breaks guys in hand. I still got a gun. Okay.
thought our outfit had more muscle than this. Get it together or we're all gonna go down. Down! Leave them and check around the area. Everybody, spread out and walk up! Okej. Czy mogę taką linkę zrobić? Weź tybie podejść kawałek bliżej po prostu. O! Ciekawe! Ty, nie sądziłem... Ej, dobra, to było dziwne. Jakby mówi poważnie, nigdy mi się tak sytuacja nie zdarzyła. Czemu tak nagle zacząłem przyglądać tej górze? Bo co, bo tylu typów podwiesiłem? Dlatego? No, miałby to sens nawet. Gówno masz, człowieku. Siema. Niestety, punkty za to będą mizerne. Ale trudno. Chciałem to zrobić nie dla punktów, tylko dla... tego. Tylko dla wyzwania. A że się nie udało, no to trudno. Dobra, wchodzimy, bo to się tak podlicza. You're waiting for something. No, żebyś wiedział. Get me out of this thing. Where's the Joker? Go to hell. Wrong answer. No witam, Copperhead. Ty, jak on wyginął z tych koleżanek, jak coś odwala? Still 9 more ribs I can break. You think that'll make me talk? After what he's put me through, the torture, turned my men on me, stole from me, murdered my woman, he's my kill, not yours! I can control your pacemaker remotely. You want to see what 250 beats per minute feels like? You wouldn't. Copperhead. Tell him and I'll pay you whatever you want. Make him suffer and I'll pay you. An empty promise from a fallen king. I know about the Joker. Couple of freaks. You two deserve each other. No, 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 język na pół zadegowany. What did you do to me? I killed you. And in a few more minutes, your body will realize it. That's it. Use your strength. With every effort, you hasten your end. Must scan the room for Copperhead's poison. Female perspiration. Copperhead came this way. All I need is one drop of poison. Już było widać, gdzie jest ta kropla. There. It's a powerful neurotoxin. To trochę nieciekawie. Alfred. Uploading analysis of a neurotoxin. I need you to synthesize an antidote. Your vitals are off the charts. What happened? Never mind. Just get up to ground level so I can send in an airdrop. And after this, you're coming back here so I can have a look at you. Dobra. Let's go. Kurde, ale jestem ciekaw, czego ona używa w tej neurotoksynie. I need to get back to ground level. W sensie, wiecie, chodzi mi bardziej o to, że... Chodzi mi o to, że... ten...
że wiecie, są, jest wiele trucizn i to przeróżnych toksyn, nawet neurotoksyn, które wywołują haluny, ale... No to pytanie brzmi, czy to jest jakaś neurotoksyna, którą on pozyskuje, na przykład nie ma jakiegoś, zjadł jakiegoś węża, albo na przykład skorpiona, czy ona to syntezuje sama? Bo jak to drugie, to jest najciekawsze, co tam wsadza. What would your father say if he could see you now, throwing away your family's hard-earned fortune on these frivolous nightly escapades? And for what? You're not this city's savior. You're a Wayne, and a spoiled, wasteful disappointment of a Wayne at that. Have you forgotten what your family name stands for? You disappoint me. You disappoint me. Te haluny będą mocno trzepały naszego Batmana, widzę. Please. Some. You could have saved me if you'd only come sooner. Yeah. What were you doing? You're no hero. A real hero would have saved me. Tak, po pierwsze, Batman nawet gdy przyszedł wcześniej, nawet 10 minut przed nimi do tej komory, to nic by to nie dało, bo tylko walnięcie kroka typem o szybę na tyle mu uszkodziło, że był w stanie wejść do środka i już gaz na rzucie zabić, panie Loeb, a po drugie, nawet gdyby cię uratował, no to chwilę później wyglądałbyś tak w pacy za wszystko, co odpierdalałeś, więc... Morda. O Boże, to pamiętam z PS-a. Jezu, to będzie przejebane. How many more must perish before you realize? You savior, you're a curse upon this city. A plague on all of Gotham. Leave us alone! We were better off without you. I'd still be alive without you. Please, you have to save me. Please. You. What's wrong with you? You couldn't save me. Why? Why didn't you stop him? Why didn't you save me? To jest przejebane, straszliwe. Teraz to, czy my teraz... Która jest prawdziwa, która jest, kurde, tylko iluzją, nie? Is that the best you can do? Na szczęście nie ma challenge, że no damage i szczerze nawet jestem z tego zadowolony. Bo jakby to jest możliwe, nie? Ale... trochę trudne. Jezu, jak ona te se... Tak, o, po prostu wstawiła z powrotem bark na miejsce. Chleba. Thank you.
Okej, to jest prawdziwa akurat. Co się stało? Czemu to nagle mnie wciął? Aha, dobra, bo i nie może wyjść poza ten krąg. Dobra. No chodź. Dobra, i teraz może ją, mogę ją mucić. A nie, Boże, nie, to nie krąg, tylko po prostu nie mogę jej rozwałki zrobić. Jezu, jak ona to robi? Jak to będzie kurewsko bolesne, tak osę wstawić bark. No more chances. You think your toys can save you? They play for me, watching you work. Time to finish you up. You think that will help you? No kurde! I must admit. Japa. Sir, the drop container has arrived. Can you see it? I see it. To bier antidotum. Może to wtłoczenie tego tak momentalnie. You think you're cured? My poison is still in your veins and it will remain there as long as you live, which won't be very long. O ile się założy, że tak nie będzie. Ties will hold me? Maybe not. I'd like to see you get out of this. I know where he is. The Joker. Tell me. He's called a meeting. All the assassins will be there. When you set me free, I'll tell you where. Thanks. I owe you one. Wait! I can tell you the location. You already did. Jaką śmieszek widzieliście przed chwilą? Alfred, tak send GCPD an anonymous tip. Tell them to look inside the shipping containers at the steel mill. And does that mean you've dealt with Copperhead, sir? Yes, and I'm about to deal with the Joker. I don't think that's wise after what you've just been through. You should come back here for medical... Not now, Alfred. Electrocutioner's gloves emit a powerful electromagnetic signal which I can follow with my scanner. He'll lead me right to the Joker. But I need to get out of the steel mill first. No, ja bym na twoim miejscu jednak tam poszedł, Batek, wiesz? We wait for the guys to show up and pay for the stuff. I should destroy the canister before moving on. No i to już pamiętacie, nie? Jak to było. W Arkham City było podobnie z jadem, no a tutaj mamy takie takie narkotyki, nie? Alfred. Sir? I'm uploading a chemical sample. I need you to run a scan of the city. Look for high concentrations of the compound. Find the source and I can shut it down. Certainly. I'll alert you as soon as I've found something. No i to jest kolejny taki właśnie poboczniak. Z całą różnicą, że to nie jest jak bomby Anarkiego. W sensie, to jest tak samo jak te... Od Bane'a, nie? Co tam zgaliliśmy mu te beczki po prostu z jadem. Tak też musimy to wszystko zniszczyć, nie? To jest wszystko. I z Tytanem, przepraszam. I'm not picking up electrocutioner's signal yet. I'll need to get to higher ground. The central pillar on Pioneer Bridge should do. No. Zobaczmy. Pomocnicze jest co? Wydłużone działanie dymu. No, to tym bardziej warto zrobić to teraz. Zobacz, mamy tu jakieś co? Dwóch mamy dostawców w pobliżu.
Okej. Okay. Dobra, pamiętam, że chyba w tym miejscu jest walka z maską, więc to bym sobie zostawił na sam koniec. Dobra, w sumie może mi się tym, mogę się tym na szybko zająć. Choby tak o, dla siebie. A w końcu wam po prostu pokażę walkę. Zresztą nie, bo w kolejnym wolałbym zrobić tą. Dobra, po prostu dobra, zrobimy tak. Ja teraz polatam i sobie pozgarniam wszystkie te beczki, no a my widzimy się za moment, jak już będę robił, jak już będę rozwalał ostatnią i będziemy potem szli do właśnie czarnej maski, aby z nim zawalczyć. I must say, sir, the breadth of Joker's deception is impressive. To have impersonated Black Mask for so long and so well, that's something that takes true dedication. He commits to his performances, I'll give him that. Of all the foes you've faced thus far, he may yet prove to be the most dangerous. We might have to cancel New Year's at Wayne Manor. Going to take a while for the city to recover from tonight. Absolutely not, sir. I didn't realize the party meant so much to you. It doesn't. Only, it's one of the rare times you actually seem to enjoy yourself. I enjoy myself plenty, Alfred. I hope you're lying. For both our sakes. No, trochę to ma Alfred racji. Widzimy się teraz właśnie po cięciu w Batcave'ie, bo niestety przypomniałem sobie, że jednej beczki nie rozwalę, dopóki nie popcham fabuły dalej, więc no, niestety jestem zmuszony, aby ją pchać, więc zajmiemy się właśnie fabułą w kolejnym odcinku, ale to dopiero w kolejnym. W tym to już ode mnie będzie tyle. Pogadam tylko jeszcze jedną gadkę z Alfredem, która się właśnie odpala. Czasami jedna z tych kilku, które się odpalają, kiedy wchodzimy do Batcave'a, w zależności od odstępu czasu. No i aby cóż, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!